czemu tutaj jest tak ciemno? Na szczęście mam latarkę, więc może nam trochę pomoże, ale wy możecie pomóc mi jeszcze bardziej, jeżeli w tym momencie zostawicie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, ponieważ dzisiaj znowu utknąłem w jakimś dziwnym miejscu, a ja w takich miejscach jestem bardzo często, dlatego no zostawcie tą łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, to dzisiaj się stąd w jakiś sposób wydostaniemy. W sumie to nawet nie wiem, co to jest, ale jest tutaj bardzo, bardzo brzydka kuchnia. Być może to była jakaś restauracja. Co tu jest tutaj? Czemu to jest jakaś łyżka drewniana? Możemy to podnieść? Nie, niestety chyba tego podnieść nie możemy, ale mamy na ziemi takie czerwone strzałki, które pokazują nam, że musimy chyba wejść do tego miejsca. Wiecie co? Nie wiem, czy ja chcę tutaj wchodzić, ale chyba no musimy to zrobić, bo innej opcji po prostu nie mamy, więc uwaga, skaczemy tutaj na dół i gdzie my teraz jesteśmy? Dobra, właśnie gdzieś wskoczyłem i raczej się już stąd nie wydostanę. W sumie to na pewno się stąd nie wydostanę, więc może teraz, czy tu jest coś ukrytego? Nie, niestety tutaj nic nie ma. Mamy jakieś pierwsze lasery, w które oczywiście nie chcemy wejść, więc musimy sobie jakoś bardzo ładnie ominąć, tak żeby w żadnym przypadkiem nie wejść. Okej, tutaj są jeszcze jakieś kwiatki i mamy ogromne przejście do... w sumie nie wiem czego, bo ja nawet nie wiem, gdzie my jesteśmy. No ale dobra, jak już tutaj jesteśmy, to... czy to są naprawdę toalety? Bardzo nisko są dosyć te toalety zrobione. No ale dobra, możemy te drzwi sobie potwierać? Chyba niestety nie. Ej, tam w środku nawet nie ma toalet, zobaczcie, że to jest puste, bez sensu to jest. Dobra, tutaj ktoś popsuł całą ścianę, więc no to chyba przydałoby się, żeby ktoś naprawił. I poza tym też niestety... i są lustra jeszcze, są lustra, ale dobra, w lustrach też nic nie widać. No to co, idziemy sobie dalej do przodu. Nie wiem w sumie, co ja muszę tutaj zrobić. Czekajcie, co to teraz jest? A, czy ja się mogę skradać? Czy ja mogę... a nie, mogę szybciej biegać. Dobra, mam przycisk, dzięki któremu możemy troszeczkę szybciej biegać. What? Ej, dobra, albo mi się wydawało, albo... dobra, nie, nieważne. Wydawało mi się przez chwilę, że trzęsie się ziemia pod nami, ale na szczęście nic takiego się nie sto... okej, widziałem coś bardzo dziwnego, ale na szczęście chyba nic nas nie goni. Dobra, jednak jest tutaj. Jednak jest właśnie w tym miejscu. Czy ja mogę tutaj jakoś wejść? Czekajcie. Dobra, chodź do mnie. A, dobra, ominiemy cię. Jest, dawaj, dawaj do przodu. Jest, udało nam się. Ale to było trudne, nie mam pojęcia, co to jest, ale na szczęście udało nam się ją chyba ominąć. Więc teraz tak, jesteś w jakimś dużym kolejnym pomieszczeniu, w którym jest takie właśnie wielkie wejście, wyjście czy coś. Dobra, nie wiem, nie mam pojęcia. I teraz tak, niestety również nic tutaj nie ma i możemy skoczyć sobie jeszcze niżej na dół. Wiecie co, ja naprawdę wiem, że to wcale nie jest dobry pomysł, ale no musimy tutaj wskoczyć. Po prostu musimy to zrobić, no bo nic innego tutaj nie znajdę. A tu za ścianą mamy, czekajcie, mogę to jeszcze zobaczyć? Jest tutaj, zobaczcie, co to jest. Nie wiem, czy to jest jakaś ogromna lalka, kucharz czy coś takiego, no ale wskakujemy sobie teraz na dół. What? I gdzie jesteśmy? No, w kanałach, czyli tam, gdzie zawsze, jak przechodzimy sobie właśnie tego typu obi. Mamy tu jakąś czaszkę. I możemy latarkę użyć? Latarka, włącz to. Dobra. Mamy czaszkę, ale tej czaszki nie chcemy dotykać, więc po prostu sobie przejdziemy tutaj obok te wszystkie rury, tak żeby przypadkiem tam na dół nie spaść, bo jak spadniemy, no to sami dobrze wiecie, jak to się skończy. Więc powolutku przejdziemy sobie tutaj właśnie na sam koniec. Jesteśmy teraz, czekajcie, co tu będzie. Jest! Ej, wreszcie jakaś drabina. Wreszcie mamy jakieś wyjście troszeczkę w górę, więc musimy jak najszybciej się przedostać, żeby tutaj po nich sobie szybciutko wejść. I jesteśmy teraz, uwaga, w wentach jakiejś. Okej, mamy jakieś wenty. Wiecie co, boję się, że jak tu wejdę... jest tutaj na dole, zobaczcie to. I to jest naprawdę straszne. I czy tu jest ta łyżka? Patrzcie, jest ta łyżka, którą widzieliśmy na samym początku. Ja wiedziałem, że coś z tą łyżką będzie nie tak, tylko nie wiem, dlaczego ona jest zamknięta w pokoju, w którym nie ma żadnych totalnie drzwi. No ale dobra, to jest nic takiego. Chodźmy sobie teraz dalej, żeby zaraz te wenty się pod nami nie zapadły, chociaż raczej nie powinny, bo gruby chyba nie jestem. I teraz tak, mamy jakąś kolejną przepaść wielką. Mogę sobie jakoś przeskoczyć, to dobra, dałem radę. Teraz pod laserami, jak jakiś tajny agent, ale okej, damy radę sobie to zrobić, cyk, okej. I to jest naprawdę bardzo długie i dosyć trudne, więc myślę, że... dobra, nie, raczej nie zginiemy. Uj, ale było blisko, jak stanąłem na tej krawędzi tutaj, to naprawdę było bardzo blisko, żebym spadł tam na dół. Ale na szczęście nic takiego się nie stało. I teraz te wenty są dużo, dużo większe. I ja się naprawdę boję, że zaraz coś nam tutaj wyskoczy. Co to jest? Czy ja mogę się wrócić? No nie mogę się wrócić. Dobra, musimy zejść sobie tutaj na sam dół. What? I co to teraz jest? Tutaj są jakieś kolce. Mogę w to wejść? Dobra, w to wejść no, niestety nie mogę. Musimy przejść jakoś obok. Co to jest? Gdzie ona mnie złapała? Wiecie co? Musimy sobie odpalić tutaj shift locka, bo inaczej nie da... ej, nie mogę shift locka odpalić. To będzie dosyć trudne. Dobra, musimy zrobić to tak. Czekajcie, będę się bardzo... spróbujemy jeszcze raz tylko tak, żeby tym razem mnie przypadkiem nie złapała. Co to jest? No co ja wskoczyłem? Dobra, nie mam pojęcia. Przeskakujemy te kolce. Ja nie chcę, żeby nic mnie złapało. Na razie zginęliśmy chyba tylko jeden raz, więc nie jest wcale tak źle, no ale wreszcie nam się udało. To miejsce wygląda naprawdę dosyć strasznie, a wydaje mi się, że będzie tylko i wyłącznie coraz gorzej. Dobra, wskakujmy teraz na to. Jeszcze cały czas do przodu lecimy i jesteśmy teraz w jakiejś windzie? Okej, tak, to jest chyba właśnie... ej, stop, co tu jest na dole? Czy tu na dole jest jakieś ukryte przejście? Chyba nie. Myślałem, że na dole coś będzie ukrytego, ale niestety nic nie ma. Wskakujemy na windę, bo już wróciła z powrotem do nas i teraz lecimy sobie powolutku
do jakiegoś ciemnego miejsca, więc chyba przydał nam się lotorko. Jaki cień się teraz w ogóle tutaj zrobił? Dobra, co to jest? Dawaj, pokazuj mi to i jesteśmy teraz w... Nie, ja tu nie wchodzę. Nie ma opcji w ogóle, że ja tu wchodzę. Jak w tym momencie nie ustawić łapki w górę, to ja na pewno tam nie wejdę, ale no musimy to chyba niestety zrobić. Wiem, że jak tu wyjdziemy, to ona się teraz gdzieś pojawi, więc uwaga, dobra, jesteśmy teraz tu. Gdzie ty jesteś? Gdzie to jest teraz? Dobra, idziemy sobie na razie do przodu. Zostaw mnie, goni mnie z tyłu! A, dobra, nie, szybko do wentów. Jest. Udało nam się. Zostaw mnie w spokoju, czym ty jesteś w ogóle? Dobra, na szczęście jest to na tyle duże, że do nas tutaj nie wejdzie i znowu jesteśmy w wentach. Kolejny raz. Cały czas tylko te wenty, albo jakieś lasery, albo jakieś kolejne inne przeszkody, które próbują nas tylko i wyłącznie zabić. I tu jest okno. Możemy wyjść jakoś z to okno? Niestety nie możemy. Tam w ogóle nic nie ma, więc no to okno to nam się do niczego nie przyda. Przejdziemy pod tym. Dobra, na szczęście damy radę. I cyk. Gdzie my teraz jesteśmy? Kolejne strzałki, które pokazują nam, w którą stronę musimy iść. Co to jest za maszyna w ogóle? Wiecie co? Mi się wydaje, że my naprawdę jesteśmy w jakiejś bardzo strasznej kuchni, czy czymś podobnym. Nie mam pojęcia, no ale dobra. Tak mi się tylko wydaje. Jeszcze jak wcześniej widziałem, że ona ma czapeczkę kucharza, jakąś drewnianą łyżkę, którą pewnie chce, no nieważne, co chce z nią zrobić. Co mnie to w ogóle obchodzi? Przejdźmy sobie po prostu po tych wszystkich rurach do kolejnej wentylacji. Nie, to nie wygląda jak wentylacja. To jest wszystko z kamienia naokoło. Nie, no czemu musimy skakiwać do lawy? Okej, wskakujemy tutaj na dół i jest bardzo dużo lawy tutaj, tak. Jest tutaj naprawdę bardzo gorąco i bardzo dużo lawy, więc musimy się stąd jak najszybciej wydostać. Znaczy, no wiecie, ja od samego początku chcę się stąd wydostać, tylko że to jest niestety troszeczkę trudne ze względu na to, że goni mi jakiś straszny potwór. No i tu jest jeszcze więcej lawy. Teraz co to ma być? Ja nie wiem, dlaczego tego jest aż tak dużo tutaj. Ja nie wiedziałem, że w ogóle pod restauracjami są takie dziwne rzeczy, bo to chyba jest restauracja z tego, co mi się wydaje. I słuchajcie, udało nam się teraz wydostać gdzieś na zewnątrz i jesteśmy w takim lesie, jak zawsze na samym końcu każdego obbić. Czyli teraz jak sobie tutaj pójdziemy, to ona powinna się gdzieś pojawić. Ej, co to jest za kostka? Czekajcie, dobra, tak myślałem, że ona z tego wyjdzie. Nie. Dobra, zostaw mnie w spokoju. Nie, ona zgoni. Szybko, uciekaj stąd tak najszybciej. Mamy tutaj teraz pudełkę, na które możemy skoczyć. Jest! Ach, już nam nic nie zrobisz. Teraz możesz sobie tylko tutaj postać i popatrzeć, jak sobie stąd uciekam. Jestem ciekawy, czy możemy sobie tutaj jeszcze jakieś easter egga gdzieś naokoło złapać. Ej, czy ty będziesz naokoło nas łazić? Naprawdę? Nie, no ja w to nie wierzę. Tam jest właśnie chyba koniec gry, więc właśnie udało nam się to obi ukończyć. Co ty jeszcze ode mnie chcesz? Ona chyba właśnie wpadła w drzewo. A ja już mam ciebie dość. Przechodzimy sobie teraz po tych wszystkich czerwonych strzałkach i udało nam się dojść na sam koniec właśnie tego obi, więc naprawdę bardzo fajnie. I nie ma żadnej nagrody, są tylko te kolorki. I czekajcie, skoro te kolorki już tutaj są, to ja bym sobie te czerwone kolorki wziął i teraz sobie do niej wrócimy. Jestem ciekawy, czy ona może nam coś jeszcze zrobić. Gdzie ty jesteś? Gdzie ona tutaj teraz nam utknęła? Chyba właśnie niestety nigdzie jej nie ma. I możemy wyjść do jej domu. Dobra, jest jej dom. Patrzcie, co się dzieje teraz. Ha, nic tam nie zrobisz. Ja chcę tu wejść. Co to jest w ogóle? Nie wejdziesz do nas. Dobra, na szczęście. Ej, ona może tu wrócić z powrotem? Chyba nie może tutaj z powrotem wrócić. Czy może do nas z powrotem wrócić? Dobra, może do nas z powrotem wrócić, ale my nie chcemy sobie jej atakować. Wskakujemy sobie teraz tutaj do góry i już niestety nigdzie nie pójdziemy, więc no nic tutaj nie zrobimy. Dobra, słuchajcie, udało nam się Tobi ukończyć i dojść do samego końca, więc zostawcie za to łapeczkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, a my widzimy się w kolejnych odcinkach i skacz jej teraz na głowę. Co jest? Mogę jej na głowę skoczyć. Dobra, narka wszystkim.